Rząd ma plan i wie, jak uderzyć w wysokie ceny towarów i usług. Premier zaprezentował dziś założenia do tarczy antyinflacyjnej 2.0. Nowe rozwiązania będą obowiązywać od lutego do końca lipca. Każdy, kto był na stacjach benzynowych, to widział już przed świętami i później od nowego roku obniżkę o 20 o 30 groszy z poziomu 6 zł za litr paliwa mniej więcej do poziomu 5,75 to jednak nie koniec. Idziemy dalej z naszymi śmiałymi, odważnymi działaniami, które mają pomóc w realnej walce z inflacją, mają pomóc nie tylko ograniczyć skutki inflacji dla Polaków, ale jednocześnie też mają w dłuższej perspektywie po prostu doprowadzić do obniżenia inflacji. Dlatego chcę powiedzieć, że zdaniem ekonomistów ta pierwsza tarcza antyinflacyjna. Ścięła czubek inflacyjny, ten szczyt inflacyjny o około 1 do 1,5 punkta procentowego. Ta druga mniej więcej w podobnym rozmiarze powinna odnieść pozytywny wpływ. Ale to nie wszystko. Niemal 5 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na wsparcie 7 milionów polskich rodzin, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Uruchomione tydzień temu wsparcie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Niezwykle ważnym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej jest dodatek osłonowy. Państwo wiedzą, ten dodatek działa już od tygodnia. Od tygodnia można składać wnioski w gminach, żeby otrzymać ten dodatek osłonowy. Dla kogo dodatek osłonowy? 4 miliardy 700 milionów złotych, które trafi do prawie 7 milionów polskich obywateli, bezpośrednio do kieszeni polskich rodzin. Wnioski można składać w najbliższej gminie. Czasami jest to ośrodek pomocy społecznej, czasami ośrodek pomocy rodzinie. To gmina decyduje, która instytucja, który podmiot te wnioski będzie rozpatrywał. Po tygodniu funkcjonowania dodatku widzimy, że dodatek cieszy się bardzo dużą popularnością. Obywatele z zainteresowaniem podeszli do tego instrumentu i oceniają go bardzo pozytywnie, co świadczy o tym, że na przykład w Białym Stoku zostało złożonych już 500 wniosków. Na przykład w Świdniku został stworzony oddzielny punkt do rozpatrywania tylko tego konkretnego dodatku osłonowego. Można otrzymać od 400 zł do ponad 1400 zł w zależności od poziomu dochodu i w zależności od źródła energii. Nawet 2 miliardy złotych subwencji będą musiały zwrócić małe i średnie firmy najbardziej poszkodowane przez pandemię, jeśli w ciągu czterech dni nie rozliczą się starczy PFR 2.0, powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że do tej pory prawidłowo wypełnione wnioski złożyło tylko 3 tysiące ze zobowiązanych do tego 7 tysięcy przedsiębiorców. Chcielibyśmy za wszelką cenę uchronić przedsiębiorców od konieczności zwrotów, dlatego apeluję do firm kolejny raz, by rozliczyły się z subwencji, tym bardziej, że są to firmy, które wciąż mogą borykać się ze skutkami pandemii, podkreślił wiceszef funduszu. Przypomnijmy, w ramach tarczy PFR 2.0, czyli od 15 stycznia do 28 lutego ubiegłego roku, wsparcie otrzymało 47 700 firm, w tym 7 100 z sektora MŚP. Na konta przedsiębiorców trafiło 7 miliardów 100 milionów złotych. Średnia kwota pomocy dla tych firm wyniosła 539 tysięcy złotych, a dla mikrofirm 82 tysiące. Znajdujemy się w ścisłej czołówce europejskich państw z najniższym poziomem bezrobocia, stwierdziła dziś minister rodziny i polityki społecznej Marlena Malong. Z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia wynosi w naszym kraju 3%, średnia unijna 6,5%, strefy euro 7%. Oznacza to, że pod koniec ubiegłego roku było o ponad 150 tysięcy bezrobotnych mniej niż przed rokiem. Co więcej, po raz pierwszy od 1990 roku poziom bezrobocia w końcu grudnia był niższy niż w listopadzie, wskazała szefowa resortu. W liczbach bezwzględnych w pośredniakach zarejestrowanych było w 11 miesiącu roku 512 tysięcy osób wobec 515 miesiąc wcześniej. Wartość danych polskich użytkowników Googlea i Facebooka przekracza 6 miliardów złotych, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jednocześnie Polacy są skłonni płacić za to, aby ograniczyć firmom dostęp do swoich danych. Co więcej, 87% uczestników badania twierdzi, że firmy technologiczne wiedzą o nas za dużo, a 84% uważa, że działalność firm technologicznych powinna podlegać większej kontroli. Wskazano też, że Polacy są niechętni temu, by platformy cyfrowe nasze roz Wielką skalę wykorzystywały ich dane. Za obecną sytuację przeciętny użytkownik oczekiwałby nawet pieniężnej rekompensaty. Z kolei 63% pytanych internautów zgadza się z postulatem zakazu pokazywania reklam na podstawie danych osób prywatnych. We Francji odnotowano dziś rekordową liczbę zakażeń na koronawirusa 350 tysięcy poprzedni rekord, 332 tysiące został ustanowiony 5 stycznia. Kolejne dni przynosiły po ponad 300 tysięcy infekcji w ciągu 24 godzin. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że wysoce zaraźliwym i dominującym stał się wariant Omikron. Do połowy stycznia francuski rząd chce wprowadzić przepustkę szczepionkową, która sprawi, że szczepienie będzie obowiązkowe dla każdego, kto będzie chciał pójść do restauracji albo uczestniczyć w imprezach zamkniętych. Do tej pory wystarczy. Wystarczył negatywny test.